wspomniałaś też na scenie, wypowiedziałaś nazwisko Roberta Biedronia. W tym momencie, do wyborów jeszcze 3 lata, natomiast w tym momencie są 3 nazwiska główne do fotelu prezydenta. Głosuję na Biedronia. Jeżeli on wystartuje, a mam nadzieję, że tak się stanie, to ja na niego głosuję. Bo myślę, że to byłby dowód, który byśmy mogli pokazać światu, że jesteśmy fajnym narodem, że mamy jaja, że okej, czasami się robimy dziwne wybory, ale że generalnie jesteśmy tolerancyjni. Ta polska tolerancja, która jest gdzieś w naszym genotypie, zwyciężyła. Ja bym bardzo, bardzo chciała, żeby Robert Biedroń był prezydentem Polski. Mam nadzieję, że tego dożyje, że to kiedyś nastąpi. Życzmy sobie tego, bo to będzie wielki test dla Polaków. To będzie wielki test na tolerancję. Ja wierzę, że my jesteśmy dobrzy. Ja w ogóle wierzę w to, że ludzie są dobrzy, tylko okoliczności czynią ich haniebnymi. Ostatnie okoliczności są haniebne. I jesteśmy w związku z tym źli. Mam nadzieję, że jakby taki Biedroń stanął do walki, to masa ludzi po prostu... Dla samego faktu, żeby go wybrać, powiedziałaby, dobra, pójdę zagłosować. No właśnie, myślę, że frekwencja byłaby wyższa, bo ja myślę, że w tym tkwi cały problem. Ja myślę, że wtedy byłaby rekordowa. Zagłosowaliby zarówno jego antyfani, jak i fani. Może nareszcie mielibyśmy jakiś powód do dumy przed Europą, że zagłosowaliśmy, że ludzie poszli. Może taki Biedroń kandydujący na prezydenta wyciągnąłby ludzi z kanap. Ja bym bardzo chciała, ja sobie tego życzę, to jest marzenie, oby się spełniło.